chciałbym zakończyć historię o Hiskiaszu. O moim ulubionym bohaterze. Powiem wam w ten sposób. Ta wersja, czy nie wiem, może wersją to jest trudno nazwać, czy sposób, którym podzieliłem się z wami na temat Hiskiasza, to jest takie trochę moja skrócona opcja tego, co o Hiskiaszu mówi Biblia. Zachęcam was, abyście poczytali o nim. Niesamowite świadectwo, ktoś bardzo niezwykły. Myślę, że taka osoba, która czasami nawet jest nieodkryta przez nas w ogóle w Biblii, a która tak bardzo pokazuje nas samych. Zobaczcie, Hiskiasz, jego życie pokazuje to, co w jego życiu działo się fizycznie, jest dla nas lekcją duchową. A wiemy, że taka aplikacja Biblii jest właściwa. Pan Jezus w ten sposób też często do Słowa Bożego podchodził i możemy się uczyć, ponieważ ciągle pokazują nam, po prostu oglądamy takie Boże prawdy. Wiele razy, tak jak Hiskiasz, rzucamy złu wyzwanie, potem zło rusza w naszym kierunku, cofamy się, potem zachęceni przez Słowo Boże i zdesperowani przez Boga stoimy w miejscu, a potem właśnie przychodzi ten moment, skąd się biorą ci ludzie, którzy mają świadectwa. Ja wiem, że w niedzielę jest łatwo rzucić Asyrii wyzwanie. W niedzielę łatwo jest krzyknąć, sprzeciwiam ci się. Często można to spotkać, że ludzie w niedzielę gromią diabła, krzyczą po nim, drą się po nim, wiążą go i nie wiadomo, co z nim jeszcze robią. W poniedziałek nie są pewni, czy Pan Bóg ich kocha, we wtorek nie są pewni, czy wierzą. Bo przychodzi realność tego świata. A czasami nie wystarczy czegoś wiązać, a trzeba się czemuś przeciwstawić. Ja nie jestem wielkim teologiem ani fachowcem, ale sobie czasem myślę, gdyby cały problem polegał tylko na tym, żeby moce ciemności związać w taki sposób, w jaki czasami niektóre nasze środowiska sobie to wyobrażają, to wiecie, co byśmy zrobili? Wszystkimi kościołami na świecie umówilibyśmy się na jedną niedzielę, powiązalibyśmy hołotę, na kupę ułożyli i byłby spokój. Zgodzicie się? Już by nie było problemu. Ale jednak wyzwanie jest dużo bardziej poważne. To, co wiążemy, to nie zawsze oznacza, że rozwiązujemy na zawsze sytuację. Ponieważ ten, który przyniesie ostateczne zwycięstwo i pełny pokój, nadejdzie wkrótce. Amen. Ale ja wracam do Hiskiasza, bo widzicie, już odpływam na inne wody. Są różni kaznodzieje. Są kaznodzieje, którzy działają tak jak myśliwce w czasie II wojny światowej. Podrywa się w chwilę, oszczał jest mocny i chwilę później jest z powrotem na lotnisku. Ja jestem kaznodzieja B-52. To jest taki ten bombowiec duży. Powoli startuje, dystans i dopiero do domu. Chciałbym wrócić do Hiskiasza. W tych dniach druga księga Kronik 32. 24-26. Druga księga Kronik 32-24-26, a potem przejdę do drugiej królewskiej, do 20 rozdziału. Jeśli ktoś potrafi na dwa fronty słuchać i czytać, to może od razu otworzyć drugą księgę królewską. Druga księga Kronik 32-24-26. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Zobaczcie. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, to też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Życie Hiskiasza jest taką lekcją dla każdego z nas. I ja jeszcze raz powtórzę, pokazuje związek między tym, co fizyczne i duchowe w naszym życiu. I jako osoby, które w duchowej rzeczywistości się poruszają, musimy zobaczyć, że to ma znaczenie. Hiskiasz został królem, będąc bardzo młodym człowiekiem. Miał tylko 25 lat, kiedy losy wielu ludzi i losy państwa spoczęły w jego rękach. Ale
wykorzystał ten czas. To właśnie z powodu Hiskiasza do świątyni wrócił śpiew, modlitwa i przesłanie o świętości. Patrzył na Pana i całkowicie odrzucił bezbożne tradycje swoich poprzedników. Nie bał się stanąć po Bożej stronie wewnątrz swojego kraju i jak wiemy z poprzedniego wykładu sprzeciwił się najpierw Filistynom, których pokonał lekko i Asyrii, która dla niego była wielką duchową bitwą. Ale zaraz, chwileczkę. Hiskiasz rozpoczął od małych rzeczy. Widział straszny los swojego narodu, który był miotany bezbożnością, pomieszaną z religią, korupcję w świątyni. Widział, że coś jest nie tak. To takie słowa tutaj piszą o tym, co robił Hiskiasz. Druga Kronik 29, 10, 11. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Nuże więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. I uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka, mówi druga Kronik 29, 36 na ten temat. Cała ta zmiana, którą Hiskiasz zrobił, sprawiła, że naród zaczął się umacniać, przygotował grunt. Chciałbym, abyście z poprzedniego kazania jednej rzeczy na pewno nie zrozumieli źle. To nie jest źle przeciwstawić się diabłu, to jest źle, kiedy potem zaczynamy się wycofywać. To nie jest źle, kiedy zaczynamy się wycofywać, ale jest tragicznie, kiedy nie potrafimy się do tego przyznać i w końcu rzucamy broń. Ale nie o tym była tamta historia. Chociaż się wycofywał, to w końcu się zatrzymał i dał odpór. Kiedy Asyryjczycy stanęli u wrót miasta, to pamiętajcie też o tym, że nie było to już miejsce bezbożności, lecz wierności i odnowy. Ludzie, którzy stali z Hiskiaszem na murach, byli ludźmi, którzy mu wierzyli. Wierzyli w jego prawość, w jego sprawiedliwość, tak jak my wierzymy tym, którym pozwalamy się ze sobą modlić. Nie wierzyli w jego doskonałość, bo nie był doskonały, ale wierzyli w jego prawość. I Hiskiasz stał na murach i nie musiał się wstydzić. Druga Księga Kronik 32, 7, 8 mówi tak o jego słowach. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla ludzkiego, lud nabrał otuchy. Taki to był człowiek. Taką miał relację, tak mu przez proroka Bóg dawał słowo. Takie mogą być słowa Twoje jako męża, żony, mamy, taty, córki, syna, jako tego, który chce pocieszyć kogoś, kto zostaje otoczony w straszny sposób. Zanim przyjdą dni złe, życie musi być oczyszczone. I to jest to, co zrobił Hiskiasz. To nie jest tak, że nie zrobił nic i dopiero zaczął duchową reformę wtedy, kiedy się pojawiła Asyria. Tak też nie było. Ale było, minęło. Asyryjczycy sobie poszli i Hiskiasz stał się jaki? Popularny. Hiskiasz stał się popularny. Nadeszły najlepsze dni w życiu Hiskiasza. Lud go kochał. Inni królowie go poważali. Wszyscy widzieli, że stał wiernie, był bohaterem rozmów i opowieści. Ja wiem, że wiecie, jeśli ktoś nie chce wierzyć, nie uwierzy. To, że armia zawróciła z powodu Bożego cudu, było pewne, ale i wtedy, i dziś na pewno pojawiliby się ludzie, którzy powiedzieli, taka była polityczna konieczność armii, armia zawróciła z innego powodu. Wiecie, dzisiaj, żeby podważyć Pana Boga, powiedzieliby, że biegunki dostali Asyryjczycy i musieli jechać. Cokolwiek, żeby tylko podważyć Boga. Ale armia poszła. I Słowo Boże mówi, że tak to Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jeruzalemu z ręki Sancheryba, króla asyryjskiego i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. Wielu, i tu się zaczyna nasza historia, część druga. Wielu przyniosło wtedy do Jeruzalemu dary dla Pana, a klejnoty dla Hiskiasza, króla judzkiego. Od tego czasu wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Druga Kronik 32, 22, 23. I tu się zaczyna druga część tej opowieści. W trudnych chwilach musimy patrzeć na motywy naszych modlitw
I to, czego nasze serce naprawdę chce. A kiedy otrzymujemy zwycięstwo, musimy mieć umiejętność oddawania Bogu chwały i dziękowania Mu za wszystko. I Hiskiasz śmiertelnie zachorował, mówi Boże Słowo. Wiecie, znowu się utożsamiam z Hiskiaszem. W roku 2000 po raz pierwszy przeżyłem wielkie dotknięcie Boże. Byłem już wtedy pastorem. Po raz pierwszy Bóg mi pokazał coś, co zapoczątkowało w moim życiu proces mojej duchowej odnowy, bo zacząłem od siebie. Siedząc w domu odkryłem, że wszystko, co wiem o Kościele, jest negatywne. Pewnego dnia pisałem kazanie i zobaczyłem, że wszystko, co ja potrafię, to krytykować, atakować. Wiem, z jakimi doktrynami się nie zgadzam. Wiem, przeciwko jest, czemu jestem. Wiem, co zostało powiedziane nie tak. Wiedziałem wszystkich, znałem wszystkich nauczycieli, którzy źle nauczali i byłem bliski wręcz, wiecie, nauczania na ten temat ludzi. I tamtego dnia, pamiętam, poczułem taki jakiś niedosyt. Pomyślałem sobie, czy to jest możliwe, żeby Duch Święty chciał, żebym tylko wiedział, z czym się nie zgadzam, przeciw czemu jestem i co jest nie tak. I tak się rozpoczęła pewna reforma w moim życiu. Zaczęło się od tego, że napisałem listy do wszystkich ludzi w 2001 roku, których obgadałem albo plotkowałem. Różne były ich odpowiedzi, wiecie. Niektórzy nie odpowiedzieli wcale. Inni bardzo życzliwie, inni byli tak zagniewani, że nie chcieli odpowiedzieć. Różnie, ale postanowiłem zrobić coś ze sobą. W 2001 roku zebrałem starszych zborów, wtedy byłem pastorem w Chełmie i powiedziałem do braci, słuchajcie, czuję, że chciałbym coś innego. Ale nie umiałem jeszcze wtedy tego wyrazić. W 2002 roku rozpocząłem wewnętrzną przemianę siebie jako człowieka. To jest strasznie bolesne, popatrzeć ludziom w oczy i powiedzieć, słuchajcie, jestem głupcem, który potrzebuje się uczyć. Ale chcę wam powiedzieć, zacząłem siać nasionka, które w przyszłości miały uratować mi życie. Uciekłem na pół roku, schowałem się, myślałem, że potrwa to dłużej, ale po pół roku czułem, że byłem gotowy iść dalej i wróciłem do mojego zboru. W 2005 roku kupiliśmy ziemię i budynek do remontu. W 2005 roku otwarcie. W cudowny sposób Bóg nam błogosławił. Zaczęły się chrzty, zaczęli przychodzić grzesznicy. Nasz malutki zborek zaczął wzrastać. Poczułem, że kocham ludzi. Poczułem, że mam coś więcej niż tylko to, że wiem, z czym się nie zgadzam. Pomyliłem sobie radykalne chrześcijaństwo ze świadomością tego, co inni robią nie tak. I to był czas, kiedy byłem od tego wolny. I Bóg zaczął fajnie nas błogosławić. W 2007 roku byłem już tak rozkręcony w tym błogosławieństwie, otoczony miłością żony, dzieci, przyjaciół, ludzi. Ciężko zachorowałem. A więc nie dziwcie się mi, że lubię Hiskiasza. Kiedy udało mi się wygonić Asyryjczyków, zmogła mnie choroba. Nie chcę powiedzieć, że wiecie, uważam się za Hiskiasza, żeby ktoś stąd nie wyszedł dziś i nie powiedział, był tu jeden kaznodzieja, ma się za wcielenie Hiskiasza. Pomyliliście, nie ten kościół, nie ta świątynia. Buddyzm dwa rogi dalej. Nie jestem wcieleniem niczyim, nie jestem drugim Hiskiaszem, ale wiem, że Słowo Boże mówi prawdę o życiu ludzi. I wiem, że tak jak Bóg kochał jego, kocha mnie i ciebie. Amen. I Bóg nas chce wychowywać. Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Gdy wydawało się, że wszystkie jego problemy zostały rozwiązane, coś się stało. Kiedyś zbuntowałem się mojemu mentorowi, który uczył mnie być człowiekiem Bożym i pastorem. I do dzisiaj pamiętam jego słowa, kiedy się mu bardzo mocno postawiłem, nie mając racji. Ale wiecie, głupi nie byłby głupim, jakby wiedział, że nie ma racji. On mi powiedział takie słowa. Bóg, Mirek, za bardzo ciebie kocha, żeby ci pozwolił
zrobić to, co chcesz zrobić. Ja wtedy nie rozumiałem, co on do mnie mówi. To był 90. lata, mieszkałem w Związku Radzieckim, byłem w Związku Radzieckim. Ale bardzo szybko zobaczyłem, o czym on mówił. Bóg cię za bardzo kocha, żeby ci pozwolił zbłądzić po tym, co z nim przeżyłeś. Te słowa były dla mnie taką nadzieją. Ja nie wiem, czy są prawdą dla każdego, dla mnie były. Hiskiasz śmiertelnie zachorował i kiedy patrzę na niego, przypominają mi się słowa tamte. Bóg nas kocha tak bardzo, że nie chce, aby ktokolwiek zginął. I powiedział do Hiskiasza, uporządkuj swój dom, gdyż zbliża się czas twojego odejścia. Jak wygląda dziś sytuacja w twoim domu? Jak wygląda w moim? Kim dziś jesteśmy? Gdybym tutaj padł, co zostawiam po sobie? Długi, rany, plotki, dużo pobożnych słów, czy jakiś owoc? Jak wygląda sytuacja? I chciałem wam coś przeczytać. Druga Księga Królewska, 20 rozdział, mówi, że w owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Fajnie mówili prorocy, nie? Umrzesz, a nie będziesz żył. Widzieliście kogoś, kto umarł i żył? A czemu się śmiejecie? Choćby ktoś umarł, to... No zobaczcie, my sami nie wiemy, co chcemy. No idziemy dalej. Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. To znaczy, że twoje życie jest bez Boga. Dokładnie to jest tu powiedziane. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie, szczerze, czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i to jest piękny moment naszej wiary. Życzę Wam takiego płaczu. Życzę Wam dwóch rodzajów płaczu, najpiękniejszych, jakie się mogą w życiu człowiekowi przydarzyć. A właściwie to trzech, bo ten pierwszy to trochę zapomniałem o nim. Pierwszego, którego Wam życzę, ale myślę, że tu takich osób nie ma chyba dzisiaj, ale jeśli są, to Wam życzę, żebyście się rozpłakali, kiedy pierwszy raz zobaczycie, jak Was Jezus kocha i będziecie wyznawać swoje grzechy i pokutować. Wierzę, że prawdziwa pokuta nigdy nie przychodzi w skakaniu, radości, tańcu i uśmiechu. Kiedy zobaczymy, kim jesteśmy i co się stało na Golgocie, człowiek musi runąć i się rozpłakać. Potem jest czas na radość. Ja nie mówię, że radość jest czymś nie tak. Ale kiedy pokutujemy, to musi przyjść tak. Drugi rodzaj płaczu, którego wam życzę, to jest wtedy, kiedy zobaczymy, że Jezus nie tylko chce nas zbawić, ale chce, abyśmy się uświęcali, abyśmy byli podobni do Niego. I trzeci, o który ja się modlę i który jest moim marzeniem. Parę razy w trudnych chwilach życia, służby i misji mówiłem o tym do mojej żony. Czasem przez łzy mówiłem do niej, marzy mi się taki dzień. Proszę o to Pana, żebym upadł na kolana i rozpłakał się z radości. Z radości tego, co Bóg w moim życiu dokonał. Chcielibyście się tak popłakać? Hiskiasz się rozpłakał, bo był chory. Ale ten smutny płacz jest piękną drogą do lepszego, do tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Bóg musi sprawić, żebyśmy się rozpłakali, bo wtedy zaczynamy słuchać. Mam malutką córeczkę, naszą najmłodszą. Ostatnio ją okrzyczałem, bo się postawiła strasznie, była niegrzeczna. I okrzyczałem ją, coś jej powiedziałem. Wiecie, czystość tego serduszka dziecka jest niesamowita. Najpierw te wargi tak drżą, a potem te wielkie łzy lecą. Potem ją przytuliłem i mówię, że zrobiłaś źle i już nawet nie może mówić przez łzy i kiwa. Wiecie, wtedy się ją tuli. Pomyślałem sobie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dziękuję, że Ciebie mam. Uczę się jako tata tego, kim jest Bóg. I Hiskiasz się rozpłakał. I znowu ściana. I chcę, abyście zapamiętali z tego krótkiego wykładu. Będę tylko trochę mówił w tej drugiej części. Ściana i Pan, nie ma już gdzie iść, nie ma co zrobić. I potrzebujemy takiego miejsca, żebyśmy doszli w życiu do ściany, bo wtedy przestajemy się rozglądać, bo jest tylko ściana. Nie ma już na co patrzeć, jest tylko ściana. I nie wznosi Hiskiasz wysoko głowy, nie jest kimś, pycha tonie w bólu. Pycha nie potrafi pływać w bólu. Pan go słyszy. Ale wiecie, nie każda reakcja jest taka. Żeby tak zareagować, trzeba kochać Boga. W
Wspomniałem trochę o dwóch krzyżach, które były po prawej i lewej stronie Jezusa. Dwóch ludzi cierpiało po jednej i drugiej stronie Jezusa, ale różnie reagowali na swój ból. Pycha i jej brak są kluczem do rozwiązania tej i waszych historii. Pycha tonie w bólu, kiedy jest miłość do Boga. Dwóch króli w Biblii odwróciło się do ściany i płakało o swojej sprawie. Pierwszym królem, tym negatywnym, może nie pierwszym, ale tym negatywnym, który odwrócił się do ściany i płakał, był Achab, kiedy nie mógł zdobyć winnicy Nabota. Jak go mógł zdobyć? Poszedł, wiecie, Mazga i żona mu pomogła, bo by nigdy sam nie zdobył. I odwrócił się do ściany i płakał, rozpaczał, biedak, nie mógł sobie z tym poradzić. Mamy to napisane w pierwszej królewskiej, 21 rozdział, 4-5 werset. Potem położył się na łożu swoim, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłku? I załatwili to po swojemu. I wiemy, że ogłosili post, postawili Nabota na czele i zamordowali. Ale to nie jest bohater naszej historii dzisiaj. Potem prorok przyszedł i pokazał mu, że Bóg wszystko wie, historię znacie. Na koniec Bóg go zamienił w pedygripal. Psy się z nim zajęły. Hiskiasz jednak zupełnie inaczej reaguje. Hiskiasz wołał tylko do Pana i odwrócił się twarzą do ściany i miał tylko Boga. Panie, ja Cię przecież kochałem. I zwróćcie uwagę, Bóg nie odpowiada, nie kochałeś mnie nigdy, bo Bóg wie, że Hiskiasz go kochał. Kiedy płacze mi na rękach moje dziecko, nigdy mu nie mówię, słuchaj, ty mnie nie kochasz. Wyobrażacie sobie, co to za ojciec. Ja wiem, że on mnie kocha, tylko był niegrzeczny. Panie, zawsze Cię kochałem, byłem Ci wierny. Cały ten werset, cała ta historia jest takim wielkim dlaczego. I Pan zobaczył te królewskie łzy, chociaż Pan widzi człowieka, nie króla. Pan zobaczył człowieka łzy, zobaczył jego skruszone słowa i posłał słowo przez Izajasza. I Boża odpowiedź przyszła we wspaniałym cudzie, była wspaniałą, dobrą nowiną o uleczeniu. Hiskiasz leżał na łożu boleści i wspominał króla Dawida. Wskazują na to jego słowa, jeśli się wczytacie w tekst, nie będziemy tego teraz robić. I zaczynając od Chrystusa, a patrząc na wielu Bożych ludzi, nie powinniśmy wątpić w jedną rzecz, że warto być prawym i warto przed Bogiem wylewać swoje serce. Hiskiasz usłyszy w 5-6 wersecie, kiedy wyrok już zapadł. Zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. Który Bóg odważyłby się coś takiego do proroka powiedzieć? Wróć się i powiedz co innego. A nasz Bóg tak potrafi. Nasz Bóg właśnie takim Bogiem jest. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Będziesz mnie czcił. Panu się podobała jego skrucha. Hiskiaszu, masz 15 lat i pokój od swoich wrogów. I wtedy w Hiskiaszu się obudził znowu człowiek. Wiecie, jak człowiek jest zdrowy, to zaraz zaczyna filozofować. A jaki będzie znak? Jaki chcesz? Wiecie, dla Boga każdy znak jest łatwy. Być może studiowałem, kiedyś czytałem jeden komentarz żydowski na temat tej historii i ja się nie znam, ale komentator twierdzi, że prawdopodobnie Hiskiasz miał nowotwór, że po prostu chorował na nowotwór, że to był brzut, być może jeszcze z czasów wojny niedogojony, niezadbany, z tego by można wiele wyciągnąć wniosków. Tego nie mamy w Biblii, dlatego wam tylko jako ciekawostkę to podaję, że to była ogromna rana, wrzód i to go zabijało. Tutaj mamy wielką lekcję ściany. Ściana, do której dojdziesz w swoim życiu, będzie cię uczyć kilku rzeczy. Mnie uczyła kilku rzeczy. Po pierwsze, uczy nas cierpliwości i czekania na Pana. Przecież czy Bóg nie mógł od razu go uleczyć od tak po prostu, czy nie? Mógł, czy nie mógł? Bóg mógł.
łatwiej właściwie byłoby od razu uleczyć ranę Hiskiaszowi niż cofać słońce i bieg wszechświatów, no bo taki był znak, jeśli będziemy czytać Słowo Boże, który Bóg mu daje. Może łatwiej. Ale chcę wam wielką prawdę o Bogu powiedzieć. Wobec twojego i mojego życia Bóg nie szuka tego, co jest łatwiejsze, ale tego, co go wywyższy. Bóg jest Bogiem. Bóg nie siedzi na swoim tronie i nie myśli, nie drapie się po głowie w twojej sprawie. Co tu zrobić? No ty to jesteś wyjątkowy przypadek. No takiego nie miałem jeszcze. Bóg jest Bogiem. Wrzuć się goił, słońce się cofało i potęga Boża była widoczna. Chcę wam powiedzieć, że nieuzdrowienie Hiskiasza jest tym, do czego zmierzam, choć próbuję utrzymać waszą uwagę. Zdrowy i szczęśliwy Hiskiasz zaczyna żyć pełnią życia i wraca do swoich obowiązków. I do tego zmierzam w tej historii dzisiaj. Hiskiasz zostaje uzdrowiony, wiemy, że słońce się cofa, słuchajcie, cud. Pomyślcie, wszechświat jest jak zegarek szwajcarski. Zatrzymujesz jedną planetę, wszystko się miesza. Kto wie, czy ta asteroida, co ostatnio przylatywała, nie, tylko dlatego w nas nie uderzyła, że wtedy za Hiskiasza się trochę to pozmieniało. No skąd wiecie? Powiedzcie, że się mylę. Nie. Ale to nie jest koniec. Hiskiasz jest uzdrowiony i teraz jeszcze bardziej popularny. Pokonał Asyrię, pokonał chorobę, Bóg z nim rozmawia, wspaniałym królem jest, no czyli właściwie święty za życia. Tak trochę po ludzku mówiąc. I wtedy dzieje się to coś, o czym chcę wam powiedzieć, zanim zamknę te dwie sesje. Wiecie, co się dzieje? Ktoś puka do drzwi. Chodzi jak lew ryczący, jeden taki. I nie wiedział, jak się za niego zadba, jak się za niego zabrać. I wtedy przychodzą goście. Witaj, Hiskiaszu. Jesteśmy z Babilonu, Hiskiaszu. Cieszymy się, że jesteś zdrowy. Hiskiasz ma autorytet. Otwiera im drzwi. Jest jeden problem. Oni reprezentują inną religię, innego Boga, inną rzeczywistość. Wmawiają mu jednak, że mają wspólny cel i wspólnego wroga, Asyrię. 12 werset nam mówi, w tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Merodach Baladan, Baladan syn Baladana, ciekawe, nie? Ciekawe, jak dostała emeryturę, młodszy czy starszy. Tak samo się nazywali. Przychodzą do niego i mu mówią, że są znajomymi, że są kolegami. Coś wam powiem ważnego teraz. Posłuchajcie uważnie. Wspólny wróg nigdy nie da wam jedności. Ma was łączyć wspólna miłość. Jeżeli na przykład moja przyjaźń z waszym pastorem polegałaby na tym, że mnie i jego łączy wspólny wróg, to co nas łączy, jak wróg umrze? Nic nas nie łączy. My dziś nie rozumiemy tego, czym jest jedność. Ludzie myślą, że jedność w kościele na przykład to jest być takimi samymi, myśleć tak samo i robić tak samo. A logika nam mówi, że jeśli ty i ja jesteśmy tacy sami, to jeden z nas jest zbędny. To nie jest jedność. Oni przychodzą i próbują się z nim z czymś wspólnie zgodzić. To, że ktoś się z tobą zgadza wspólnie co do tego, z czym się nie zgadzacie, nie czyni go twoim bratem. Ale to, że ktoś z tobą wspólnie kocha Jezusa i razem potraficie rezygnować ze swoich egoizmów, razem potraficie dla Jezusa rezygnować z siebie, to nas czyni czymś, co będzie można zamienić w jedność. Być braćmi to nie wystarczy mieć tego samego wroga. Braćmi czyni nas jeden ojciec, jedna wiara, jeden chrzest, śmierć Jezusa, jeden cel, jedna miłość. To jedno pragnienie. I Hiskiasz otwiera się na ludzi, z którymi łączy go tylko wspólny wróg. Wspólni wrogowie, a wszystko inne obce. A gdy wrogowie znikną,
Oni dalej pozostaną. I chyba nikomu na tej sali nie muszę mówić, co Babilon jeszcze zrobi w historii tego ludu. I jednym z jego motywów była chęć pokazania, że nie jest gorszy niż wszyscy inni królowie, że ma. Zaczyna pokazywać im sukces, staje się modnym człowiekiem sukcesu. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, sukces nie jest grzechem. Jest nim pycha i chęć wyeksponowania siebie. I werset 13 teraz pokazuje nam dramat. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec. Srebro i złoto i wonności i drogocenne olejki i zbrojownie. W ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i całym swoim władztwie. I Bogu się to przestaje podobać. Siedzą razem w skarbcu i wspólnie mają wspomnienia, jak to kiedyś bywało. Zaczynają sobie wspólnie opowiadać o swoich bogactwach i sukcesach. Wiecie, martwy Kościół szybciej niż po doktrynach i dogmatach pozna się po tym, że ma więcej wspomnień niż planów. I tutaj zaczyna coś umierać w Hiskiaszu. Salomon pisze przepięknie w pieśni nad pieśniami o Bożym ludzie, o Bożym Kościele. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. A Hiskiasz się całkowicie otwiera i zapomina im powiedzieć, co jest źródłem jego piękna i jego zwycięstwa. Ci ludzie byli zecznikami złego. I w podziw nie miał na celu oddanie chwały Bogu, lecz sprawdzenie, jak to wszystko można mieć bez Boga. Hiskiasz miał opinię króla zwycięzcy, pokonał Asyryjczyków. Wcześniej oddał im wszystkie skarby, ale teraz ma więcej niż miał. I jego osoba w politycznym świecie zaczyna się liczyć. I zostaje tutaj przez Boga zdany na własne siły. Bóg był z nim w czasie ataku Asyryjczyków. Był w czasie choroby, a tutaj Słowo Boże nam mówi, że Bóg go, jak będziecie studiować dokładniej ten fragment, zostawia na jego własne siły. Przeżył cuda, ale jak gdyby Boży głos się pyta dzisiaj, kim jesteś, Hiskiaszu? Masz wiele świadectw, ale na kogo one wskazują? I to, co Bóg nas chce tutaj nauczyć, nasza lekcja, i to jest to, co chciałbym, abyście zapamiętali, bo to było powodem wielu nieszczęść Hiskiasza. I jest taką wielką duchową lekcją z jego życia. Nie pokazał im Pana, ale pokazał im jedynie objawy jego błogosławieństwa. Szczerzcie się przed tym, żebyście w oczach waszych współpracowników, szczerzmy się wszyscy, to nie jest tak, wiecie, że ja tu stoję i mi to nie grozi i wam grozi. Nam wszystkim to grozi. Szczerzmy się, abyśmy Bożego błogosławieństwa i tego, co Bóg nam dał, nie zaczęli pokazywać jako naszego zysku, naszej mądrości. Bo być może, gdyby nie Bóg, mieszkałby dziś na śmietniku. Gdyby nie Bóg, by cię już nie było. Nie chodź przed twoimi bliźnimi taki wyniosły, taki mądry, taki sprawiedliwy, taki niedostępny i taki znawca życia. Bo nie jesteś znawcą życia. Twoim życiem jest Jezus. I to jest to, co chciałem pokazać o Hiskiaszu zwycięzcy. Mówiłem, że tu będzie krócej. Wiecie, ja o Hiskiaszu mógłbym jeszcze następne 3 godziny opowiadać. Jak nie macie mnie dość, to jeszcze o 18 dzisiaj będę. Jak mnie macie dość, to miłej niedzieli wam życzę. I nie chciałem nikogo zanudzić na śmierć. Jak ktoś zostanie, to znaczy, że przeze mnie. Chciałem się z wami pomodlić. Wierzę, że nikt tu nie zostanie martwy. Wierzę, że nikt tu nie zostanie zanudzony na śmierć, ale moje marzenie jest, żebyście poszli dziś do domu i powiedzieli sobie, Bóg jest dobry. Bóg dał mi nową lekcję. Bóg sprawił, że w poniedziałek będzie mi łatwiej powiedzieć, kto jest przyczyną tego, że mam takie dobre wykształcenie, że mam taką dobrą pracę. Albo Bóg da mi siłę powiedzieć, że wytrwam, chociaż mam takie problemy, chociaż jest mi tak trudno. Nauczyłem się od Hiskiasza, że Bóg jest nad wszystkim, ale Bóg nie jest nad wszystkim, nie jest godzien wszelkiej chwały tylko w czasie problemów. Bóg jest godzien wszelkiej chwały zawsze, nawet dziś, kiedy otacza cię pokój.
I to przynosi taki prawdziwy szalom. Tego szalom wam życzę. Wiecie, co znaczy szalom? Też. Szalom, pełna definicja, szalom wam dam. Szalom oznacza pokój z Bogiem, pokój z sobą i pokój z ludźmi. Życzę wam szalom. Niech Bóg was błogosławi. Powstańmy i pomódlmy się. Ojcze, cudowny Panie, dziękujemy Tobie za lekcję biblijną, którą nam dajesz. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj, abyś włożył w nasze serca tą wspaniałą lekcję, przez którą mówisz, że Ty jesteś miłością, Ty nas kochasz, Ty czynisz cuda, Panie. Jest w Twoich dłoniach nasze uzdrowienie, nasze błogosławieństwo, odpowiedź na wszelki problem i nie ma wroga, którego Ty byś nie mógł zdeptać, którego my nie moglibyśmy zdeptać Twojej mocy, Panie. Ale wyznajemy Ci też, abyśmy, Panie, nigdy nie zapomnieli. Nie chcemy nigdy zapomnieć. Wyznajemy Ci naszą miłość i pamięć tego, że Tobie zawdzięczamy nasze zbawienie, nasze zwycięstwa. Tobie zawdzięczamy to, Panie, że dzisiaj możemy radośnie stąpać, chodzić i wierzyć w cudowne rzeczy, które są w Twoim skarbcu dla nas. Błogosław, Panie, każdego z tych kochanych ludzi, którzy tu się zebrali. Dziękujemy Tobie za wspólny czas. Zwracaj nasze serca do siebie, trzymaj nas blisko przy Tobie, Panie, i nigdy nie dopuść, abyśmy opowiedzieli o wielkiej bitwie, którą wygrał Bóg, jak gdybyśmy my sami ją wygrali. Ale Tobie oddajemy chwałę. Ojcze, który jesteś w niebie, to niech Twoje imię się święci. To niech na Twoje imię ludzie wiedzą, że przychodzi zwycięstwo, uzdrowienie i posilenie. Błogosławię tych, którzy przyszli i znaleźli czas. Błogosław, Panie, ich w ich drodze do domu. Błogosław nas w czasie tej przerwy i dziękujemy Tobie za wspólne chwile przed Twoim obliczem. Amen.